Klaps! Siema, cześć, jesteśmy w Poznaniu, na torze Poznań, jak sama nazwa wskazuje. Nazywamy się Valvoline Plus Drift Team. W składzie Marcin Ospinek, Marcin Małpas-Kierczyński, Darek Fabisiak-Forest i Grzechu Chybki. No, jesteśmy po piątkowym treningu, uważamy go za udany, nikt nie dachował, auta są całe. Zużyliśmy trochę opon. Pogoda dopisała? Na dużo, aż za dużo, jak zawsze. Pogoda dopisała, super. Odwiedzili nas zagraniczni goście, o których może coś powiem na więcej Marcin. Na razie wiemy, że mają bardzo ładne auta. Tak, tym różnią się od naszych ładnych aut. Ale o naszych wiadomo tyle, że bardzo dobrze jeżdżą. I zobaczymy jutro i pojutrze, czy zagraniczne auta także bardzo dobrze jeżdżą. Dokładnie, no a teraz może Darek, z racji tego, że masz najmniejszy staż, my tutaj na torze Poznań jesteśmy dosyć często, co myślisz o torze, jak ci się podoba? Ja bardzo lubię tor Poznań. Jak widać dzisiaj, no w końcu zaczęło mi wychodzić niektóre sekwencje pokonywania driftingiem zakrętów. Myślę, że tutaj no jest jakiś, sam widzę, progres, nauka przez ten sam sezon, cały sezon. Zobaczymy, co będzie dalej, co będzie jutro. Jutro mamy kwalifikacje. Duży dzień, mamy nadzieję, że pogoda będzie taka jak dzisiaj, czyli bardzo ładna. Mamy nadzieję, że zużyjemy trochę opon i paliwa i pokażemy chłopakom z zagranicy, co potrafimy. No, nie tylko chłopakom, ale i wam, i całej publiczności, i kibicom Polski. Bardzo fajnie mi się dzisiaj jeździ. Udało mi się ustawić kilka ciekawych opcji w zawieszeniu. Auto zaczęło lepiej jeździć. Trafiłeś w asfalt? Nawet udało mi się trafić kilka razy w asfalt. Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie tak udany jak dzisiejszy. No i wiadomo, frekwencja, jeśli chodzi o fanów, dopisze jak najlepiej. Także zapraszamy wszystkich na jutrzejszy trening i kwalifikacje do TOP 32. No i oczywiście w niedzielę na zawody, na ostatnią rundę driftingowych Mistrzostw Polski. Dziękuję. Do jutra. Widzimy się. Szanowni kibice i osoby, które wsiadają z nami do aut, prosimy kasku tak nie zakładać. Naprawdę prosimy.